to, że zdecydowałem się i napisałem książkę, całkowicie uważam, że to jest Boże dzieło i Boże prowadzenie. Przede wszystkim nie byłem absolutnie zdolny do napisania czegokolwiek. Kiedy oddałem moje życie Jezusowi, Bóg zaczął zmieniać wszystko w moim życiu. I to On przygotowywał mnie. Od tego 2002 roku, kiedy napisałem swoje świadectwo, do 2013 roku, do napisania książki, Bóg przygotowywał mnie i dawał mi różnego rodzaju sytuacje, spotkania z ludźmi, moją przemianę i wewnętrzną, i zewnętrzną. Bóg mnie przygotowywał do tego wszystkiego, abym to opisał w książce. I tak jak powiedziałem, kiedy byłem jako młody człowiek zakompleksiony, nie potrafiłem nic załatwić. Mając rodzinę, nie potrafiłem podjąć żadnej konkretnej decyzji. Wszystko zrzucałem na moją żonę. Kiedy powierzyłem się Bogu, Bóg zaczął we mnie pracować, wszystko zmieniał. Ja, który ukończyłem 2-letnią szkołę zawodową w więzieniu, kiedy TVP2 zaproponowało mi, abym nagrywał Słowo na Niedzielę, w umowie o nagrywanie tych odcinków miałem napisane, że umowa jest zawarta z dziennikarzem. A więc ja dziennikarz z 2-letnią szkołą zawodową skończoną w więzieniu. To mógł zrobić tylko Bóg.